Tak, włączamy, proszę włączać. Teraz przejdziemy do procesów informacyjnych, których nie należy mieszać z procesami energetycznymi. No właśnie te tam parę błędów w twierdzeniach Mazura bierze się stąd, że uogólnił to na procesy informacyjne. I teraz procesy informacyjne zależą od, powiedzmy, stanu korelatora. I konkretnie od stanu rejestratów w korelatorze, czyli w pamięci systemu autonomicznego. To będzie na razie w tej chwili klasyczny Mazur. Bez żadnych moich tutaj jakich uogólnień czy dodatków. I tu może podyktuję te podstawowe pojęcia bardzo krótko. Aktualny stan rejestratu w korelatorze systemu autonomicznego zależy od trzech następujących czynników. Dwukropek. Po pierwsze, rejestratów początkowych. W nawiasie G duże 0 lub N0. G0 w psychocybernetyce, N0 w socjocybernetyce. Rejestratów początkowych. Po drugie, właściwości korelatora. To znaczy jego zdolności do rejestrowania poszczególnych rodzajów bodźców. I trzecie, bodźców, które działały na system w przeszłości, czyli jego historii. Znowu jest to niewygodne z punktu widzenia poprawności politycznej, dlatego że według poprawności politycznej to człowieka można dowolnie kształtować. I przede wszystkim eksponuje się ten trzeci element. Jakie bodźce tam działały, bo tak człowieka wychowały. Natomiast z punktu widzenia już nawet fizykalnego, gdyby człowiek już od początku swojej egzystencji nie był wyposażony w rejestraty początkowe, to w korelatorze w ogóle nie byłoby możliwe, nie byłyby możliwe jakiekolwiek przebiegi energetyczne. No to by oznaczało izolację, że tam nic nie może przepływać. A z punktu widzenia cybernetycznego można to uzasadnić? No to cybernetyk, z punktu widzenia metacybernetycznego, bo metacybernetyka jest syntezą podejścia fizykalnego i cybernetycznego, czyli, proszę pana, metacybernetyka nie neguje strony fizykalnej. I koncepcje sprzeczne z fizyką, na przykład wiara w perpetuum mobile drugiego rodzaju, że człowiek nagle odmłodnieje,
i nigdy nie będzie umierał, no to to są zupełnie nierealistyczne rojenia po prostu. Lem się z tego wyśmiewał też często. Kto? Lem. Stanisław Lem, tak. No, Lem miał duże wyczucie cybernetyczne i fizykalne. Czyli korelator to jest kanał informacyjny, można powiedzieć. Nie, to jest przetwornik informacji i przetwarzacz informacji. Właśnie. No też oczywiście spełnia funkcję kanału informacji, ale nie tylko, bo również magazynu. I teraz ale to też się zmienia, prawda, w różny sposób. Proszę zamontować dalej. Biorąc pod uwagę ilość tych połączeń w mózgu, to jest więcej niż atomów w wszechświecie, przynajmniej się. Tak. No właśnie. Zespół właściwości przetwornika informacji, czyli korelatora, wpływających na powstawanie rejestratów, będziemy określać jako intelekt systemu. A poszczególne właściwości jako właściwości intelektualne. Dalej, nowe linijki, powstanie rejestratów w korelatorze. Zależy od rodzaju substancji przetwornika informacji i korelatora. Nośnikiem, ja proponuję, żeby się ograniczyć do tych pojęć, które są niezbędne i nie dodawać więcej, jeżeli to nie jest uzasadnione jakoś specjalnie. Więc mamy tutaj, no, nie wiem co pan rozumie przez nośnik na przykład. To można różnie rozumieć. Trzeba by zdefiniować, a po co? Po co jeszcze dodatkowe pojęcia wprowadzać? Wykorzystajmy te, które masz opowiadał. Więc zależność ta jest następująca. To jest czysty mazur. Aha, oczywiście te elementy korelacyjne, to mam nadzieję, że kolega wam podefiniował. To są rejestratory, nie mieli z rejestratami i estymatory. Rejestratory odbierają bodźce powiedzmy tych sensorów, czy jak to tam nazywać. A efektory
na tym, że profesor Masoryk uruchamiają efektor. Prawda? No nie, ty odpowiadam. Był schemat systemu cały. Był cały schemat, także ja już tutaj jestem zwolniony, prawda? Zakończenia na górę. Receptor Ariasensa, bo to i tak nazywają. Mazur raczej używa receptor. Przekazuje do korelatora, tam rejestrator odbiera, następuje przepływ energii przez substancję korelacyjną do estymatora i jak w estymatorze nastąpi przekroczenie bariery potencjału decyzyjnego, to efektor jest uruchomiony i następuje reakcja energetyczna lub informacyjna. Jest to tylko tytuł przypomnienia. I teraz tak. Zależność powyższa jest następująca. Dlatego podejrzewam, że kolega Węgrzy nie omawiał tych właściwości intelektualnych, co? Nie. Po pierwsze, im większa jest liczba elementów korelacyjnych, czyli rejestratorów i estymatorów. No to mówił. Mówił czy nie? No to nie będę dyktował, tylko przypomnę. Im większa jest liczba elementów korelacyjnych, tym więcej może powstać różnych rejestratów. Jest to po prostu kwestia pojemności informacyjnej korelatora i Mazur to określił jako inteligencję. Dalej, drugie to jest drugi parametr. To jest, przeczytam, im większy jest stosunek przyrostu przewodności korelacyjnej do wywołującej go mocy, tym słabsze lub rzadsze lub dawniejsze bodźce mogą wywołać dostatecznie duże rejestracje. Inaczej mówiąc, im większa jest rejestracyjność korelatora, tym większa jest jego zdolność do wytwarzania wszelkich skojarzeń. I to Mazur nazwał pojemnością, ale proszę zanotować. Im większa jest rejestracyjność korelatora, tym większa jego zdolność do wytwarzania wszelkich skojarzeń. Czyli zapamiętywanie informacji. I to Mazur nazwał pojemnością systemu. Do wytwarzania wszelkich skojarzeń? Do wytwarzania wszelkich skojarzeń. Czyli zapamiętywanie informacji. I to Mazur nazwał pojemnością. I trzecie, im mniejszy jest stosunek odległości między danymi elementami korelacyjnymi, do odległości średniej, tym większa jest preferencyjność korelatora. Czyli zdolność do wytwarzania skojarzeń określonego rodzaju. A
Azor nazwał to talentem. Z nowej linijki wszystkie powyższe parametry mają charakter sztywny, znaczy nie da się nimi sterować. I są one od siebie niezależne. No bo tak, proszę Państwa. Ilość elementów korelacyjnych w wypadku człowieka. Rejestratory to są zakończenia nerwów eferentnych w mózgu. A estymatory to są zakończenia nerwów eferentnych w mózgu człowieka. No, tym się nie da sterować poza niszczeniem oczywiście. Można kawałek mózgu wyciąć, bo tylko takie sterowanie jest możliwe, niszczące. Ale nie można człowiekowi dodać elementów korelacyjnych. To jest robią takie eksperymenty. Znaczy komputer podłączy. Tak, nad przełączaniem z takim... Przepraszam. To są poparte eksperymenty na niepokojenie. Widziałem takie zdjęcia z tego, tak pan na psach robili, tak popłaczane tam do mózgu jakieś elementy. No przecież to nie jest dodawanie rejestratorów czy estymatorów, tylko to jest tworzenie systemu, który już jest innym systemem. Albo zewnętrznej, tak? No zewnętrznej, no to tak jest. Biblioteka nawet jest czymś takim, nie mówiąc już o komputerze. To jest jedna sprawa. Ale czy można dodawać te rzeczy zakończenia nerwów aferentnych czy referentnych poprzez pielęgnację w okresie planetarnym, jak to jest na przykład się zaleca dawkowanie przez matki, zanim dojdzie do zapłonienia kwasu foliowego? Czy wtedy to można na przykład przez taką higienę? Nie wiem, ale nie słyszałem o tym, żeby to dodawało elementów. Człowiek ma swój program genetyczny zgodnie z tym, wszystko rozwija i ten proces można przyspieszać, można go też niszczyć. Oczywiście najłatwiejsze jest zawsze sterowanie niszczące. Niszczyć jest bardzo łatwo, budować jest trudno. W każdym razie ilość zakończeń tych nerwów w ludzkim korelatorze jest parametrem zupełnie niezależnym od rodzaju substancji. Na rodzaj substancji przez ten kwas foliowy prawdopodobnie można wpływać. Ten rdzenie mózgowy, ten płyn rdzeniowy mózgowy. Tak. Ale to można wpływać tylko w określonych granicach. Tu też można mówić o podatności w tym zakresie. Ale proszę pana, chodzi o to, że jakość tego płynu uzgodzeniowego jest niezależna, z parametrem niezależnym od ilości zakończeń nerwów. Tak jak alkoholikom się rodzą dzieci takie niepojęte, czy tam niezdolne, czy... A no to jest niszczące działanie, ale niszczące działanie, tak. Proszę pana, no to można komuś głowę uciąć i w ogóle nie będzie pokoju. Takie sterowanie jest zawsze przeciwieństwo tego i bardzo proste. No bo to miał. Tak, ale to jest sterowanie niszczące. Dokładnie. Takie nie zawsze możliwe. Niszczyć jest łatwo, budować jest bardzo trudno. Tak budować, żeby nie zniszczyć innych rzeczy. Jak to się mówi, żeby nie wylać dziecka z kąpieli. Trzecia sprawa, rozniszczenie tych zakończeń nerwów w mózgu. Jest znowu parametrem niezależnym i od ilości, i od rodzaju substancji. To jest też sprawa pewnych wrodzonych parametrów programowanych genetycznie. W ramach tych sztywnych parametrów można regulować parametry elastyczne, jak na przykład
ilość rejestratów w mózgu aktualnie funkcjonujących. To jest elastyczny parametr, który podlega jak najbardziej sterowaniu. No i chyba na sprawę, jak wymienimy te trzy niezależne parametry. Pytanie w tego mózgu, z ilu procent korzystamy w jakiś sposób? A bardzo niewiele, no właśnie, kilka procent. O czym to świadczy? Ile jest różnych zdolności jakichś tam funkcji? Proszę Państwa, teraz zrobimy sobie tu taką tabelę. O. Raz, dwa i tu dwa. I tu będzie. W kolejności już będę się trzymał tej kolejności mazurowskiej, żeby nie tego. Inteligencja, to też jest z wiekiem, to jest rozumienie. Tym bardziej ktoś ma dużo alkoholu. Pojemność. Dokładnie tak. Gratuluję się. Czy to jest śmierć? I dalej. I pojemność informacyjna, rejestracyjność, preferencyjna. A tutaj będzie typ intelektu. I teraz nie każdy zaznaczyć. Ciekawe, czy ktoś siebie zaznaczył. Tego nie badaliśmy. Więc proszę bardzo. Oczywiście tutaj może być nieskończenie wiele punktów na skali, ale za Mazurem zastosujemy tylko... To już macie większe, to też dwa stawiam. Plus lub minus, duże, małe. Aha, to znacie te tabele. Nie, ale znacie czy nie znacie? Tabelę nam rysował czy nie? Tego nie. Rysował oczywiście. Ale to jak jeszcze raz, to nie ma sensu, że nie. Rysował czy nie rysował? Pan nie rysował. Nie rysował. Tabelę nie rysował. Podawał wszystkie typy, tak? Typy, ale to jest tabeli. Ale odniesiemy się do tamtego, co jest poprzednio i powiedzmy. No dobrze, to króciutko to przypomnę. Będzie tylko duże, małe, to tu napiszę. Duże. Plus, małe. Minus. Więc pierwsze to będzie tak. Mała inteligencja, mała pojemność, mały talent. Nie wiem, jak to nazwał Węgrzy. Władzą to nazywa debilizmem. A jak to Węgrzy nazwał? Ograniczoność. No właśnie, to jest lepsze. Ograniczoność. Intelektualna. O. Drugie to jest duża inteligencja, mała pojemność, mały talent. No to jest ogólna inteligencja. Czy człowiek może przetwarzać informacje z różnych dziedzin, ale powoli i w żadnej dziedzinie specjalnie nie jest utalentowany. Dalej, mała inteligencja, duża pojemność,
mały talent. To można nazwać dobra pamięć. Dalej mamy coś takiego. Mała inteligencja, mała pojemność, ale duży talent. Mazur to nazwał pomysłowość. Człowiek pomysłowy. Określone dziedziny. Dalej. Duża inteligencja. Duża pojemność i mały talent. No to Mazur to nazywa erudycja. Nasz system naukowy, oświatowy preferuje zdecydowanie erudytów. Zarówno uczniów, jak studentów i wreszcie pracowników naukowo-dydaktycznych. Erudycja. Dalej, mała inteligencja, duża pojemność i duży talent. Intuicyjna celność. Znaczy, to jest człowiek, który w dziedzinie swojego talentu, który dotyczy jego talent, może szybko tworzyć wiele rzeczy, ale oczywiście inne dziedziny go nie dotyczą, nie zajmuje się nimi. Dalej mamy duża inteligencja, mała pojemność, tu minus i tu duży talent. Człowiek renesans. To jest stopniowy perfekcjonizm. Cały czas. Jeszcze nie jest pracowity, to wszystko jest. No tacy ludzie są raczej dyskryminowani przez nasz system naukowy. Nawet był kiedyś rok kopernikowski i pamiętam taki dowcip rysunkowy. Siedzi rada wydziału, przed radą wydziału stoi Kopernik z jedną książką, a dziekan mówi, co? Tylko jedna książka? To was, kolego, nie kwalifikuje do naszego grona. No i wreszcie duża duża inteligencja, duża pojemność, duży talent. Jak to nazwał kolega Węgrzyn? Perfekcjonist. Nie. Perfekcjonist to już geniusz. No właśnie, to chyba za dużo by było tych geniuszy. Ja dlatego proponuję nazwę wszechstronność intelektualna. Mamy też takie testy na ustalanie tego, ale coś tego nie będziemy się tym zabawiać, dlatego że dla nas tutaj najistotniejsze będzie badanie tego ostatniego, czyli talentu. I poprzez talent nawiązujemy do teorii Mazura. Mogę powiedzieć jedno, że badaliśmy wszystkie te parametry i dynamizm charakteru, i pojemność stanu i tak.
dalej, ale okazało się, że naprawdę duże znaczenie to ma dynamizm i struktura talentów właśnie. To jest najważniejsza sprawa. I co tutaj warto zauważyć? Otóż w światowej psychologii, nie tylko psychologii, niesłychaną wagę się przywiązuje do tak zwanego ilorazu inteligencji. Bada się to testami. Najgorzejszy paradoks. No tak, demoniczny stereotyp. No, ale okazuje się, że tak nie bardzo to daje adekwatne do oczekiwań wyniki, dlatego wprowadza się, to się wszystko nazywa inteligencją i wprowadza się różne dodatkowe pojęcia. A inteligencja emocjonalna, a jeszcze jakaś społeczna inteligencja. Jaka? Społeczna. Społeczna, tak, tak. Już widać z tego, że coś tu towarzyszu nic się u nas nie gra. Znacie ten kawał z czasów PRL-u, jak to u Tomasza Kanińskiego w Ministerstwie Kultury było. Znacie to? Otóż był taki właśnie minister kultury, który był wielką służbistą. No i no, mówią to, że do Ministerstwa Kultury przyjechał sam towarzysz Kółka na inspekcję. Na drugi dzień towarzysz minister kazał zaopatrzeniowcom pójść tam na ten bigarach koło Polonii, gdzie stały panie nieciężkich obyczajów i żeby znaleźć taką, co umie grać na fortepianie i zatrudnić ją. Wykonali zadanie, kazał kupić fortepian, postawić w holu. No i przychodziły jakieś wysokie osobistości, to ta pani musiała tam grać, więc pytałem go pod komendem, dlaczego takie dziwne zlecenie. No bo słuchajcie, towarzysze, przyszedł tu towarzysz Łuka i powiedział, towarzyszu ministrze, coś tu u was kurwa nie gra. To by się zgadzało, to by się zgadzało z tym, co pan powiedział o przypadku, że w PRL-u właśnie takim panią nieciężkim obyczaju zorganizowano zakład pracy. I jako egzodynamiczny. To już super elegancki zakład pracy. Świetnie z tego, a teraz nauczyciele chyba go będą. Ta druga sprawa była towarzysz Komunka o zaprowadzenie. Zwoje się, prawda, coś tam wtedy. Podładny. Ale to towarzysz. No i był też kolejny. Nie wiem, czy to jest. Nie znam nazwiska. Prowadzący zajęcia. No, nie, on miał, miał żonę pełną etatową, miał taką na pracę zleconą. Czyli mowa śmieciowa chciałem. No i jeździł służbowym samochodem z kierowcą po tej nieetatowej żony. I kiedyś wróz był, a ten kierowcy kazał siedzieć przy samochodzie. Kierowca przeszkodzony w partii oczywiście. Prawdopodobnie na to kurzył się i napisał doniesienie do władz partyjnych na towarzysza ministra. I towarzysz Gorucha wezwał tego ministra do siebie, palnął pięścią w stół i mówi albo kurwa, albo partia. Towarzysz minister wybrał oczywiście partię ideowe. Więc proszę was, takie to rzeczy się działy. One czasy, a dziś nie ma nikogo takiego, kto by tam palnął pięścią i potrafił coś takiego zrobić. I powiedzieć, że coś takiego nie gra. Było to nieeuropejskie. Nietolerancyjne, mężczyzny, etc., etc. Więc słuchajcie, teraz weźmiemy i będziemy patroszyć talent. Znaczy to, co powiedzieliśmy na temat norm i motywacji jest z teorią Mazurą powiązane poprzez talent. Nie przez inteligencję, nie przez pojętność, tylko przez talent.
Przy czym można jeszcze powiedzieć, że wyraz inteligencji mierzy nam na dobrą sprawę wszystkie te trzy parametry w niewiadomych proporcjach, czyli jest klasyczną pseudoinformacją dyssymulacyjną i dlatego w nich tam to nie gra, towarzysze i towarzyszki. To nie może grać. Co się tak mierzy? Mierzy, mierzy, tylko nie wiadomo w jakich proporcjach. No właśnie, ale pan docent chyba kiedyś zdaje się mówił, że tylko inteligencja i pojętność to mierzy w niewiadomych proporcjach, a z talentem to tak niespecjalnie. Z talentem nie musi mieć związku, ale może mieć związek z talentem tego, kto opracowywał ten test. Rozumiem. W ten sposób z talentem jest powiązany. Ale, no, proszę pana, to dobrze, że pan to przypomniał. A że ten, kto opracowywał ten test, na pewno był erudytą, to w ciemno mogę powiedzieć. No to znaczy, że no, ten iloraz inteligencji słabo mierzy talent. No tak to nazwijmy delikatnie. W każdym razie jest to pseudoinformacja, tak czy owak. Słabo diagnostyczna, jak ktoś chce, to może no, oczywiście. Może tańczyć przy takiej muzyce. Pamiętam, jak u nas w szkole szkolny lekarz zwariował, że jak to się mówiło żargonowo, żargonie uczniów. No i przyszła do niego pacjentka. Kazał się jej rozebrać całkiem. No, stroju Ewy, wziął skrzypce, zaczął grać i mówi, dlaczego pani nie tańczy? Ktoś chce tańczyć, takie, a nie drugim głosem, to w ogóle każdy zachodzi. W każdym razie tak czy owak, ktoś chce tańczyć, w muzyce rozebrany do naka psychologicznie, to może tańczyć. No dobrze, teraz wracamy zaraz, gdzie tu jest ta tablica motywacyjna. No, i teraz słuchajcie. Te normy świadczą o czym? O talencie. W rozumieniu mazurowskim oczywiście. Czyli możemy mówić o ludziach, którzy mają talent poznawczy i talenty decyzyjne. W związku z tym albo przetwarzają łatwiej normy poznawcze, albo normy decyzyjne. A wśród talentów decyzyjnych mamy talenty ideologiczne, etyczne, prawne, ekonomiczne i witalne. I to się też łączy z talentem do przetwarzania bodźców energetycznych, nie mylić z energią roboczą i bodźców informacyjnych. W bodźcach no, schematycznie pokazanych. Tutaj to znaczy największy udział motywacji informacyjnych jest w normach i talentach poznawczych, później ideologicznych, w etycznych. W prawnych już dominują motywacje energetyczne, jak za prawem nie stoi policjant uzbrojony, więzienie, komornik, no to prawo nie działa. W normach ekonomicznych udział bodźców energetycznych jest jeszcze większy, w normach witalnych jest największy. Panie docencie, a jeśli mogę zapytać, na przykład jeśli mamy osobnika o małej inteligencji, o małej ogólnej inteligencji, to on ma zdolność do przetwarzania bodźców energetycznych czy informacyjnych? Ale
drugi. I teraz dużą? Teraz omawiamy talent. No właśnie. Mówię, no o talencie. One są wszystkie przy sobie zależne. Energetycznych lub informacyjnych. Te parametry są niezależne. Znaczy jeden bardzo szybko przyswaja, bo policjant przełożył małą, krótką zapamięta, a drugi akurat nie. Albo jeszcze wprost przeciwnie się wkurzy i będzie wrogiem policji. A drugi jest taki, że wystarczy mu coś powiedzieć i on to przyswoi, ale trzeba mu powiedzieć to, co jest zgodne z jego talentem. No bo tutaj przy typach intelektu to znaczy, że czyli mały talent, mały talent. No mały talent. To znaczy, że ma talent do przetwarzania bodźców? Nie, jak ma mały talent, ten mały talent to nie ma talentu do przetwarzania żadnych bodźców. Aha. Może wykonywać proste prace jakieś. No tutaj mówimy już o ludziach, którzy jakiś talent w znacznym stopniu mają, ale to nie znaczy, że do wszystkiego są talentowani. No właśnie talent to jest preferencyjność. Ktoś ma talenty poznawcze, a nie ma talentów decyzyjnych. Dlatego rzadko kiedy profesorowie uniwersyteccy są dobrymi politykami. Zobaczcie. To nie jest... To zjawisko nie jest wywołane tym, że się dyskryminuje profesorów, tylko najczęściej talenty poznawcze nie idą w parze z talentami decyzyjnymi. I vice versa. Dlatego menadżerów się szuka. Dlatego się szuka ludzi o talentach decyzyjnych. Ale niektórzy to łączą. Słucham? Tacy, którzy to łączą przed masą. Że co? Którzy to łączą przed masą. No mogą łączyć. Zadmowskie. No mogą łączyć, oczywiście. A niektórzy mówią, że ich interesuje biurokracja, nawet kierownictwo studiów doktoranckich, oni się po prostu co zrobić. Zaraz. Teraz te talenty decyzyjne są różnego rodzaju. Talenty witalne przejawiają się bardzo krótko. Podtrzymanie życia, przekazanie życia, walka o pozycję w stadzie i walka o pozycję dla stada własnego. To są sposoby przejawiania się, zależne od dynamizmu charakteru oczywiście. Walka o podtrzymanie życia to egzodynamizm, walka o przekazanie życia to będzie egzostatyzm i statyzm, walka o pozycję w stadzie to będzie endostatyzm, walka o pozycję dla stada to już endodynamizm. Na czele państwa endodynamik. No to jest zresztą powód psychocybernetyczny, dlaczego walkę o władzę w Polsce niepodległej to Piłsudski wygrywał z Moskwy. Moskwy był typowym endostatykiem, a Piłsudski był endodynamikiem. Już w tym okresie, kiedyś tam wcześniej, to nie był jako młody, ale już w okresie dwudziestolecia był bardzo wyraźnym endodynamikiem i dlatego w tych rozgrywkach mu to lepiej wychodziło. Ale trzeba przyznać, że Dmowski nigdy z nim nie walczył. Jak był zamach majowy, to Dmowski się wyniósł, nie było go w ogóle w Warszawie. Nawet nie wiadomo, gdzie on był wtedy, kiedy żeśmy poszukiwali w dokumentach, gdzie Dmowski wtedy był. Nie udało się na Moskwę ustalić. W każdym razie konfrontacji nie podjął. Nie stanął na czele przeciwników Piłsudskiego. A jeśli chodzi o 18 rok, to przecież jest znany list Dmowskiego do Zygmunta Wasilewskiego, który przytacza zresztą Micewski w swojej książce o geografii politycznej dwudziestolecia. I Dmowski pisze do Wasilewskiego, że lepiej dla Polski, żebyśmy nie my przejęli władzę, tylko żeby przejął Piłsudski. I uzasadnia to bardzo rzeczowo. No przede wszystkim, jak my obejmiemy władzę, to wszystkie mniejszości będą przeciwko nam. Ja to nawet na listy wysłałem ten tekst. No, to macie ten tekst.
czyli w mózgu się zachowała endostatyk, który dbał o dobrą całości. A Piłsudski oczywiście jako endodynamik starał się przejąć władzę. Przy czym, jak się okazało, że władza naczelnika państwa, nawet plus władza wodza naczelnego, to nie spełnia władzy, to poszedł do Suryjówka i później już przejął całą władzę, przy czym nie zależało mu na tych zewnętrznych atrybutach, którymi się tak pasjonują dzisiejsi politycy. Zauważcie, że dwóch ludzi, którzy sterowało naszym narodem w dwudziestoleciu, to tak, Dmowski tylko przez chyba kilka tygodni był ministrem spraw zagranicznych i żadnych więcej państwowych stanowisk nie piastował. A Piłsudski, nawet po zamachu majowym, po pierwsze nie chciał godności prezydenta, które mu proponowano, zaproponował właśnie Mościckiego. Po drugie, premierem był tylko dwukrotnie, niedługo, ileś tam miesięcy. To wynikało z kłótni w obozie jego uczniów, więc musiał sam na jakiś czas przejąć władzę, ale tym się specjalnie nie pasjonował. Przez cały okres był generalnym inspektorem sił zbrojnych. Decydował o sprawach kadrowych w wojsku. Jego koncepcja była taka, żeby wojskowi przejmowali władzę w państwie. No generalnie pułkownicy ministrami, majorzy podpułkownicy wojewodami, starostami tam kapitanowie czy majorzy. Tak czy owak, wojsko, szkolenie kadr w wojsku to interesowało, na to kładł zasadniczy nacisk i wojsko miało stanowić rezerwuar i powiedzmy źródło kadr dla państwa. Czyli turalizm. Słucham? Czyli turalizm. No to Konecki oczywiście napisał całą rozprawę i zaszeregował obóz Piłsudskiego do turańszczyzny. No to później go zaraz przenieśli na emeryturę, bo to jednak w Polsce nie było pozytywnie oceniane turańszczyzna, tak delikatnie mówiąc. Chociaż Konecznemu chodziło tylko o stwierdzenie faktu, a nie o propagandę jakoś antypiłsudczykowską. Być może was teraz sprawę jeszcze chwilę mamy czasu. Słuchajcie, tutaj jest bardzo istotna sprawa, podział tych norm, to już ja wam tłumaczyłem, to jest oparte na kryteriach cybernetycznych i tych norm jest tyle i tylko tyle. Wszystkie inne to są albo pośrednie, albo wszystkie inne to są na podstawie tego, co się komuś wydawało. Więc na przykład bardzo modna podział Maslowa, który w niektórych grupach normy motywacji, no tym się to różni. No, przez motywację rozumiemy bodźce, które są adresowane do określonych norm, czyli oddziałują na normy związane z określonym talentem. No tu mamy talent witalny, talent ekonomiczny, talent prawny, talent etyczny, talent ideologiczny i talent poznawczy. Jeszcze poznawczy można podzielić na rozmyty, czyli estetyczne normy i ścisłe, czyli naukowe. Nawiasem mówiąc, jak zobaczycie jeszcze u mnie w cybernetyce kultury, pierwszym wydaniu cybernetyki społecznej, to jest jeszcze taki wpływ Konecznego na mnie, że ja tam, no zobaczycie, ta klasyfikacja jest nieco inna. Po prostu normy estetyczne wyróżniłem, dałem w środku za Konecznym. Mazur mi wytłumaczył, mówi, słuchaj, jak operujesz wzorcem cybernetycznym, to nie możesz wyprowadzać klasyfikacji na podstawie empirii. To jest zupełnie inna metodologia.
jak na podstawie empirii, to robisz tylko model, a nie wzorzec. I tak on powiedział, myślisz, takie drzewo genealogiczne, ty, no, cybernetyczne drzewo genealogiczne. No, zrobiłem podział na procesy poznawcze i decyzyjne, no i ten podział w zależności od tego, czy oddziałuje, czy reakcje związane z tymi normami w bodźce, z nimi związane, to oddziałują na materiał, to jest witalne, na energię, są ekonomiczne, czy na strukturę, to są konstytutywne. A konstytutywne jeszcze są związane z celem i metodą. Z celem ideologicznym, z metodą etyczną i prawną, które między sobą się różnią tylko zawartością motywacji energetycznych i informacyjnych. Cywilizacji łacińskiej. No, cywilizacji łacińskiej jest dominacja łacińskich, oczywiście. No, przede wszystkim etycznych w procesach decyzyjnych. A tutaj, proszę pana, dochodzimy do bardzo istotnej sprawy. Otóż różne są relacje tych motywacji w różnych cywilizacjach. Tośmy chyba kiedyś omawiali, albo i nie omawiali. No nie jestem pewien. W każdym razie możemy wprowadzić klasyfikację z punktu widzenia norm decyzyjnych, to relacje między etyką i prawem oraz w procesach poznawczych relacje między a ideologicznych. Dlaczego? Dlatego, że te sprawy się nieraz rozmywają tu na styku. Poznawcze się myli z ideologicznymi, ideologiczne z etycznymi, co mnie się zdarzyło, no jeszcze w drugim wydaniu cybernetyki społecznej. Etyczne z prawnymi, to mówię bardzo często, prawne z ekonomicznymi, ekonomiczne z witalnymi. Może zacznę od dołu. W rozumieniu tradycyjnej ekonomii wszystkie bodźce no, te w gospodarce rozprowadzane, których symbolem są pieniądze, czy kluczem, do których są pieniądze, to się traktuje jako bodźce ekonomiczne. No ale to jest pseudoinformacja typowa. I na tej pseudoinformacji już się nie jedna władza człowieka, a zwłaszcza PRL. Otóż pieniądze i ta część, czy dochodów, czy płacy roboczej, która jest wydawana na podtrzymanie życia, przekazanie życia, pozycję w stadzie lub pozycję dla stada, ale tylko z punktu widzenia no, pychy, jakbyśmy to powiedzieli, to są normy witalne. A ekonomiczne bodźce to jest dopiero to, co ponad witalnymi. Czyli jeżeli biznesmen pieniądze wydaje na samochód, który mu jest potrzebny do biznesu, to są motywacje ekonomiczne. Ale jak wydaje na samochód, który mu do biznesu nie jest do niczego potrzebny, a tylko ma podkreślać jego pozycję w stadzie, to nie jest żadna motywacja ekonomiczna w sensie cybernetycznym, tylko typowo witalna. Taka jak u zwierzątek. No to są zwierzoludzie. Z całym szacunkiem dla zwierzątek. Ja mam to zwierząt podejście franciszkańskie i tu nikogo nie chcę jakoś tam urażać ze zwierzętami łącznie. Więc proszę was, no właśnie, właściwie konsekwentnie to powinienem być ja roszczem, ale wtedy powstaje pytanie, dlaczego rośliny mają być mordowane? To jest trudna sprawa, ale to tak na marginesie. Dlaczego roślinę? No to co to jest? Tylko samą sól. A też ma psychikę. A dlaczego sól ma cierpieć w
Według Leibniza rzeczy martwe też mają psychikę. Mam psychikę. No, zostawmy to. Proszę Was, w PRL-u na tym się władze przejeżdżały. To znaczy, jak długo podwyżki cen nie naruszały norm witalnych, to znaczy na przykład nie dotyczyły mięsa, który dla klasy robotniczej było podstawowym pokarmem, zwłaszcza dla tych takich ciężko pracujących fizycznie. To nie powodowało buntu. Ale jak pod wpływem ekonomistów, którzy tłumaczyli władzy, że trzeba wprowadzić ekonomicznie uzasadnione ceny żywności, zwłaszcza mięsa, i to naruszało normy witalne, nagle bunt był. Ja już to opisałem dokładnie w pierwszym wydaniu Cybernetyki Społecznej. A nie, już nawet o tym chciałem napisać w Cybernetyce Kultury, ale ponieważ to była książka popularna o większym nakładzie i w tej serii, w tej prestiżowej plus minus nieskończoność, to tam mi przykład z podwyżką cen cenzura wycięła. To była chyba jedyna ingerencja cenzury w tej Cybernetyce Kultury. Ale jak umieściłem to samo w Cybernetyce Społecznej między wzorami matematycznymi, tabelami, nakład mniejszy, to tam zostawiła cenzura. Więc jak ktoś mi mówi, że w PRL-u cenzura brutalnie cięła, to mówię w popularnych tak, ale w ściśle naukowych nie doświadczyłem tego. Ale największa cenzura to jest właśnie autocenzura. Tak, to jest teraz. Nie, ja mówię w PRL-u. W każdym ustroju. W PRL-u mówię o ingerencjach, no ja nie podlegałem autocenzurze, tylko pisałem to, co mi wychodziło z badań. I mówię, u mnie ingerowało nie tylko cenzura, oczywiście konkretnie. Cenzury niż ta właśnie. No nie, nie stosowałem autocenzury. W tym wypadku przynajmniej konkretnym. Będzie pan, no, jakaś autocenzura jak u innych była, to jest ich sprawa, nie zwalają. Na inną, natomiast ja mam tutaj konkretne dowody w postaci moich publikacji, że ja tego nie cenzurowałem, więc nie stosowałem autocenzury w tym zakresie. No ale ta cenzura zby się mi wycięła. I teraz proszę Was, jak w roku pańskim 80. ja się dowiedziałem, że ma być ostra podwyżka cen żywności, a zwłaszcza mięsa, bo to był towar strategiczny PRL-u, bo ono było motywacje witalne w większości społeczeństwa. To już nie miałem najmniejszych wątpliwości, że towarzysze, a w tym wypadku chodziło o towarzyszy z resortów siłowych, chcą palić towarzysza Gierka. Nie miałem najmniejszych wątpliwości, że Gierek jest lepszy niż ci, co po niej przyjdą. 10 minut zostało. I starałem się dotrzeć do towarzysza Gierka. Miałem bardzo dobre wejście, bo jeden z naszych ludzi, to można powiedzieć jednym z agentów Ligi, był ktoś z kancelarii Gierka. Ja przedtem miałem na telefon tam dostęp. Dzwoniłem do sekretarki, przedstawiałem się, nazwisko, imię, i to z tym towarzyszem rozmawiać. I albo zaraz to załatwiamy, albo akurat był poza Warszawą, to mówiono, kiedy będzie, kiedy ma widział. A to wtedy nie ma. Odpowiedź typu wyjechał na śledzie i nie wiadomo, kiedy przyjedzie. Dzwonię, nic, ani. No to już nie miałem wątpliwości, że będzie przewrót, bo to tak jak bandyci chcą napaść na willę, to zaczęły się przesunąć łączność. I tu przecięli łączność. A powiem szczerze, chciałem ostrzec towarzysza Gierka i tę sprawę opisałem w publikacji, która później po upadku Gierka, jak już było po ptokach, to mi nawet cenzura puściła. Mam ten artykuł, taki wywiad ze mną zrobiony i nawet mówię, że proszę Państwa, okazało się, że łatwiej było feudalnemu chłopu dostać się przed oblicze króla Francji przed rewolucją, niż partyjnemu docentowi przed oblicze pierwszego sekretarza KCN. No takie były stosunki, ale to trzeba było wypraktykować, a
ci obecni historycy o tych sprawach w ogóle pojęcia zielonego nie mają. Dla nich to wszystko komunistyczne zjazd, społocz i hausrotem. A jakie normy przeważają w polskim narodzie? Jakie normy? Witalne i etyczne. Czyli ja mówię księżom, wy się nie uczcie, że będą nacyć tam biznesmeni przeważać, czy państwo prawne, bo tak będzie albo święte, albo bydle. Tak, tak, no taki dominanta, nie, to nie dotyczy oczywiście wszystkich. No to jest rozkład normalny i tu wszystkie typy można znaleźć, ale dominanta jest właśnie taka. Buty są oczywiście w wypadku norm witalnych, bo te się nie derejestrują tak łatwo. No i proszę Was, tutaj bardzo istotna sprawa to jest normy poznawcze i ideologiczne. Teraz właśnie Pana mówię, te są wyjątne. Czyli to, co jest, z tym, co powinno być. Na przykład zgodnie z poprawnością polityczną. Teraz tak. No jeszcze akurat znowu. Pierwsza sprawa, jeżeli weźmiemy możliwe relacje między normami etycznymi, przepraszam, poznawczymi i ideologicznymi. To nową kartkę mam, bo to jest z drugiej strony zapisane. O, jeszcze tak, to przerzucić tak. Aha, jeszcze dalej, tak? Jeszcze dalej. No, jeszcze dalej. Jeszcze jedno. Dwie jeszcze. Więc słuchajcie, mogą być, najpierw przypomnę, że jeśli weźmiemy normy decyzyjne, prawne i etyczne, to mogą być takie relacje. Normy prawne, normy etyczne. I to są normy prawne, które nie są normami etycznymi, czyli nieetyczne. Tu są normy etyczne, które nie są normami prawnymi, a tu mamy koniunkcję, czyli normy prawne i zresztą cywilizacja arabska. To jest część prawa, które nie ma związku z etyką, część etyki, która nie ma związku z prawem i wspólna część, to prawo szaria. Później może być prawo i etyka osobna. Według koniecznego to jest cywilizacja chińska. Dalej może być samo prawo. To jest turańska. Oczywiście. Dalej może być sama etyka. To nie wiem gdzie to jest, ale być może, że ta stara tybetańska właśnie miała taki charakter dominujący. Następnie może być tak, że jest, a jeszcze tutaj, że prawo i etyka to jedno. To jest oczywiście, to są cywilizacje sakralne, w tej chwili to jest bramińska i żydowska. Dalsza sprawa to jest normy etyczne dominują, a podporządkowane są im normy prawne. To jest cywilizacja łacińska, a cywilizacja bizantyjska to jest odwrotnie. Prawo
i podporządkowana mu etyka. Oczywiście oddziaływanie cywilizacji bizantyjskiej na łacińską powoduje zanik etyki. To jest to automatyzm. A w Polsce, gdzie dominują motywacje właśnie etyczne, to rozrost prawa powoduje ograniczanie etyki coraz bardziej, a później przechodzenie już w Bizancjum. W okresie Republiki Weimarskiej taki proces zaszedł w Niemczech bardzo szybko. To znaczy... 3 minuty zostały. W Niemczech, tak, etyka zaczęła zanikać i w rezultacie już w czasie wojny wyraźnie w Niemczech dominowała turyścizna, tylko prawo. A prawem była dla wodza, tak jak Genghis Khana czy Talleyranda. To nie jest właśnie, typ cywilizacji nie musi być wcale związany z typem etnicznym. W warunkach prowadzenia wojny następuje turanizacja w rozumieniu koneczniańskim i w tej chwili takie zjawisko obserwujemy w Ameryce. Ona prowadzi wojnę, światową wojnę z terroryzmem i następuje bardzo szybka turanizacja, którą próbuje zahamować obecny prezydent, ale nie wiem, czy się to uda. No, chyba za u siebie turanizm. Tak. Natomiast analogicznie, proszę was, można rozpisać relacje między etyką i ideologią. Tylko tutaj zamiast prawa i etyki możemy stawić etykę ideologią, albo tak samo między etyką a normami poznawczymi, czyli prawdą i ideologią. To już jutro muszą mówić. Możemy o tym jutro pomówić oczywiście. W tym razie chodzi o to, że typowo polską deformacją poznawczą jest łączenie ideologii z etyką. I to mi się zdarzyło, dowodem na to jest i cybernetyka kultury, i pierwsze wydanie cybernetyki społecznej. W drugim wydaniu już zgodnie z postulatami Mazura i aksjomatyką cybernetyczną rozdzieliłem te sprawy, ale jeszcze w systemach sterowania społecznego zostały motywacje etyczne i ideologiczne i to dopiero rozdzieliłem w tajnikach sterowania ludzi. 80. Tu też jest to rozdzielone. I proszę was, teraz mogę wam powiedzieć, że to rozdzielenie się spotkało z protestami typowo polskimi. Profesor Wierciński mówił, po co ty to zmieniasz? Właśnie etyczne i ideologiczne to było dobrze. A po co ty teraz rozdzielasz? Aby naukowcy oprotestowali to. I teraz słuchajcie, te dwa parametry, to znaczy struktura talentów w tym naszym rozumieniu i dynamizm, to są najważniejsze parametry sterownicze. Jutro wam pokażę, w jaki sposób zrobić test na strukturę talentów u siebie. No i średnią dla dwóch. Dziękuję. Akurat